Urządzenie do leczenia na poziomie kwantowym. Czy to jest możliwe? Czy to jest oszustwo? Co na to nauka? O tym opowiem Ci w tym materiale. Zapraszam. Cześć, jestem Marta Perchała-Zarzycka i chciałam tutaj Ci powiedzieć, co na to nauka, jeżeli chodzi o urządzenia do leczenia na poziomie kwantowym. Więc, jeśli miałoby takie urządzenie istnieć, po pierwsze, potrzebowalibyśmy komputera kwantowego z przyszłości, bo obecne komputery nie mają jeszcze takich możliwości. Jak wyglądają obecne komputery kwantowe? Bo taki komputer musiałby kontrolować takie urządzenie, co jest oczywiste. Więc obecnie komputery kwantowe zajmują cały pokój, jak niegdyś zajmowały komputery stacjonarne. I mają jeszcze słabe możliwości. Podobnie jak komputery stacjonarne kiedyś miały zaledwie kilka mega pamięci. Wyobrażasz sobie? Tyle co plik PDF obecnie. Ten mniejszy oczywiście. To była cała pamięć, którą miały komputery stacjonarne w danych czasach. Tak więc na podobnym poziomie są teraz komputery kwantowe. Komputery kwantowe kosztują 15 milionów dolarów. Tylko niektóre firmy mogą sobie pozwolić na taki komputer. Na dodatek jeszcze ich działanie nie jest do końca zrozumiałe, bo sama fizyka kwantowa, która się narodziła około 100 lat temu, ale eksperymentalnie jest jeszcze w fazie niemowlęcej. Tak to jest w fizyce, że najpierw pojawia się teoria, a potem po kilkudziesięciu czy kilkuset nawet latach dopiero pojawiają się możliwości technologiczne, żeby te teorie sprawdzić. I tak. Dobra, powiedzmy, że mamy komputer kwantowy z przyszłości, powiedzmy z takich za 20 lat. Co jeszcze potrzebujemy, żeby stwierdzić, że coś leczy na poziomie kwantowym, jak również, żeby przeprowadzić w ogóle takie leczenie? Potrzebujemy schemat stanów kwantowych całego organizmu, przed, w trakcie i po. Czy to jest obecnie możliwe? Nie, to nie jest możliwe. Obecnie to możemy sprawdzić stan kwantowy, schemat, stworzyć schemat stanów kwantowych kawałka diamentu. Kryształ, który ma bardzo regularną budowę, więc nie jest to aż tak obecnie problematyczne, żeby ten schemat stworzyć. Natomiast sam człowiek to jest miliardy razy coś bardziej skomplikowanego niż kawałek regularnej struktury, którą jest kryształ. Tak więc nie ma czegoś takiego jeszcze jak dobry komputer kwantowy, który, nie wiem, jest zminiaturyzowany i nie kosztuje 15 milionów dolarów. Więc te urządzenia nie mogą być przez coś takiego kontrolowane i nie mogą pokazywać tych stanów kwantowych całego organizmu przed, po, w trakcie i tak dalej. Więc konkludując, jest to po prostu nieprawda, takie urządzenia nie istnieją, to jest fake, to jest po prostu oszustwo. To nie jest tak, że te osoby, które to sprzedają, to są automatycznie oszuści. Mogli się po prostu dać nabrać komuś innemu, nie znając się na fizyce kwantowej. A fizyka kwantowa to najtrudniejszy rodzaj fizyki, którego nieraz nie rozumieją nawet profesorzy do końca, profesorzy fizyki. Zresztą Einstein uważał, że był jedyną osobą na świecie, która w ogóle w jakikolwiek sposób tą fizykę kwantową rozumiała. Niemniej jednak widzisz, te urządzenia kwantowe, niby kwantowe, do leczenia na poziomie kwantowym, nie spełniają obecnie żadnych jakby wymogów, ani nie są adekwatne do technologii, która by była, która jest obecnie jeszcze niedostępna. Brak komputera kwantowego, brak możliwości przeprowadzenia skanu ciała pokazującego schematy stanów kwantowych. To po prostu nie działa, to jest po prostu pobożne życzenie, żeby to urządzenie tak działało. Jednak nie ma jeszcze takiej technologii, która by potrafiła leczyć na poziomie kwantowym. Nie musisz mi wierzyć. Zadzwoń do jakiegokolwiek profesora fizyki, zwłaszcza specjalizującego się w fizyce kwantowej. On ci po prostu to wszystko powie. Nie pyta się jakiegoś ezoteryka, który używa słowa kwantowe. Słowo kwantowe jest najbardziej takim popularnym słowem w ezoterce obecnie, podczas gdy nikt z tych osób pewnie nie wie, co to jest kwant. Jak ja się pytałam ludzi, którzy używali tego słowa, a co to jest kwant, to nikt nie wiedział. Więc jest to po prostu chwyt marketingowy, bo to brzmi ezoterycznie. Mechanika kwantowa w sumie jest trochę ezoteryczna swoją drogą. To brzmi atrakcyjnie, to brzmi naukowo, tylko że prawda jest taka, że to, co jest używane w ezoteryce czy medycynie naturalnej i nazywane kwantowe, nie ma nic wspólnego z fizyką kwantową. Jest to po prostu tylko tak nazwane. To równie dobrze mogłabym kapustę nazwać różą, prawda?
To jest po prostu nazewnictwo, ale nie oddaje tego, czym to jest naprawdę. Wiem, że tutaj niektóre osoby zawiodłam i sprawiłam im przykrość, no ale to są fakty. Lepiej poznać niewygodne fakty niż, nie wiem, wziąć kredyt na jakieś urządzenie, które jest zwyczajnie nieprawdą. Jedna z osób próbowała mi sprzedać takie urządzenie, więc powiedziałam jej, żeby wysłała mi specyfikację. Specyfikacja jest dodawana do każdego urządzenia. Do telefonu, do mikrofali i tak dalej, do wszystkiego. Nie, bo specyfikacja jest zastrzeżona. Nie ma czegoś takiego jak zastrzeżona specyfikacja. Wszystko powinno być dostępne, choćby po to, żeby wiedzieć, jak to naprawiać, prawda? Żeby pójść do serwisu i niech ci to naprawią. No bo teraz mamy różnego rodzaju urządzenia i serwisant nie musi znać wszystkiego, bo przyda mu się specyfikacja. I wtedy po prostu napisałam o fizyce kwantowej, jak to wygląda obecnie, że takie coś, jeszcze nie istnieje taka technologia i ta osoba się po prostu przestała odzywać. No po prostu nie miała argumentów. To chyba też o czymś świadczy, prawda? Generalnie wiem i wierzę głęboko, że będą kiedyś takie urządzenia prawdziwe. No bo nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Wystarczy po prostu poczekać te jakieś 20, a może 30 lat, jak te komputery kwantowe zaczną być bardziej opanowywalne oraz dużo tańsze i zminiaturyzowane, to wtedy jak najbardziej takie coś będzie możliwe, ale na to musimy niestety jeszcze trochę poczekać. Będzie to za naszego życia, tak uważam, optymistycznie, ale jeszcze pewna droga nas czeka. A gdy się to pojawi, to to zmieni całkowicie postać medycyny. No wyobraź sobie leczenie na poziomie stanów kwantowych. To po prostu będzie genialne. Prawdopodobnie pomoże to wykluczyć różnego rodzaju choroby, wydłużyć życie, a może nawet pokonać starzenie się i śmierć tym samym. Ale na to musimy poczekać. Jeśli interesujecie się temat fizyki kwantowej, warto szukać programów dokumentalnych na ten temat prowadzonych przez fizyków. Wiele z nich prowadzi w sposób fascynujący, popularno-naukowy, jak na przykład jest seria Poza kosmosem, prowadzona przez Briana Greena, który jest noblistą w dziedzinie fizyki i świetnie potrafi przeprowadzać filmy, ma różnego rodzaju filmy. Moje ulubione to Zakrzywienie czasoprzestrzeni, o podróżach w czasie, Kwantowe przejście, o podróżach w przestrzeni natychmiastowych za pomocą teleportacji choćby, czy Wieloświat, o tym, co w ezoteryce jest nazywane innymi wymiarami, prawda? To jest teoria wieloświatów. Naprawdę są one na YouTubie, każdy może sobie je obejrzeć. Jest wiele innych też filmów. Są za darmo wykłady osoby, która mnie uczyła fizyki kwantowej swojego czasu, pana Szopy, nazywa się Szopa. Napisz sobie w YouTube Szopa, wykłady, mechanika kwantowa i też ci wyjdą i zobaczysz, że to wcale nie jest tak, jak co niektórzy udają, że wiedzą, o co chodzi. Tak naprawdę, tak jak powiedziałam, profesorowie czasami mogą nie do końca wiedzieć, o co chodzi. Fizyka kwantowa jest taka rozmyta, że się tak wyrażę. Tam wszystko jest możliwe, o odpowiednich oczywiście limitach. Można być w kilku miejscach naraz i tak dalej. Zresztą to jest fascynujący temat. Warto sobie go zgłębić, żeby po prostu pokazać jakiś też poziom, żeby w przypadku osób, które wiedzą, o co chodzi, no nie robić z siebie jakiejś osoby, która używa nas w czegoś, o czym nie ma bladego pojęcia i używa to w sposób nieprawidłowy, jak również, żeby nie dawać się oszukiwać innym. Ale dzięki temu też poznasz fascynującą stronę fizyki, która w rzeczywistości, według mnie, jak ja to obserwuję, to dosyć łączy się z tą ezoteryką i potrafi ją też wyjaśniać. Oczywiście żaden fizyk nie powie niczego ezoterycznego, ale prawda jest taka, że poniekąd te dwie jakby dziedziny mówią o tym samym, tylko w inny sposób, używając innych nazw. Wzajemnie się uzupełniają, warto moim zdaniem połączyć te dwie wiedzę, ale to wymaga też troszeczkę czy to poczytania na ten temat od fizyków, zaznaczam, czy też pooglądania. Zalecam oglądanie, bo to jest bardziej strawne dla osób początkujących. Dziękuję Ci za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Marta Prychała-Zarzycka. Żyj mądrze i zdrowo.